Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, o cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. To słowo o śmierci Mojżesza jest paradoksalnie bardzo pocieszające. To słowo o śmierci Mojżesza pokazuje właśnie tego człowieka, który całe swoje życie związał z Eksodusem, z wyprowadzeniem swojego narodu Izraela z Egiptu i prowadzeniem przez kolejne dekady Izraelitów przez pustynię ku ziemi Kanaanu. I wydawało się, że to była misja jego życia. Dlaczego mówię, że to jest pocieszające słowo? Dlatego, że każdemu z nas może uświadomić, że nie wszystko stanie się w twoim życiu. Nie wszystko dopniesz, nie wszystko zrealizujesz. Nawet coś, co jest twoim planem, marzeniem, ideą przewodnią życia. Możesz jak Mojżesz być tylko doprowadzony i ujrzeć coś w oddali. I Bóg posłuży się innymi ludźmi, innymi sytuacjami, innymi imionami, żeby dokończyć swojego dzieła, bo to jest dzieło Boga, a nie Mojżesza. Właśnie kiedy nam się wydaje, że ten Eksodus jest drogą Mojżesza, drogą jego takiego przywództwa Izraelowi, no to patrzymy na to dzisiejsze czytanie jako na porażkę, jako na przedwcześnie zakończoną historię. Nie, w Mojżeszu nie ma żadnego buntu. On wie, że Bóg wyznaczy kolejnego, Jozuego, żeby przewodniczył ludowi, przeprowadzi ten lud przez kolejną wodę w historii Izraela, wodę Jordanu. A więc nie wszystko jest na twoich barkach, nie wszystko musisz zrealizować, nie za wszystko bierzesz odpowiedzialność. Kiedy szukamy motywacji tego słowa z Ewangelii, kiedy szukamy motywacji tego gestu upomnienia, wydaje się, że klucz znajduje się w tym wersecie z drugiego listu do Koryntian, który śpiewaliśmy przed Ewangelią. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Upomnienie wtedy ma sens. Upomnienie wtedy jest jakby z działaniem z mocą Boga, kiedy zawsze ma na celu jednanie, jedność, budowanie jedności. Że jak zaczyna się ta dzisiejsza Ewangelia, jeżeli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, wpierw zobacz brata, wpierw zobacz siostrę. Bo jeżeli nie masz tej perspektywy, to bardzo często to słowo upomnienia będzie słowem krzywdzącym, słowem, które ma jedynie pokazać twoją, nie wiem, przewagę, jakąś doskonałość etyczną, moralną,
Bardzo często, kiedy wtedy chcemy upominać, to po prostu chcemy się na kimś odegrać, na kimś się zemścić. Więc zawsze, kiedy podejmujesz upomnienie, zadaj sobie pytanie, do kogo idziesz? Nie? Do przeciwnika, do rywala, do takiego czy innego wroga, kogoś, z kim się nie zgadzasz, kogoś, kto cię skrzywdził? Czy idziesz do brata i siostry? Właśnie, że kontynuujesz dzieło Jezusa, dzieło pojednania. Tam, gdzie jest Jezus i tam, gdzie rzeczywiście działa Jego łaska, jest zawsze jedność, jednoczenie, nigdy podział. Nawet jeżeli ktoś ma słowo Jezusa na ustach, a tym jak żyje, tym jak mówi, tym jak się zachowuje, dzieli ludzi, dzieli braci i siostry, nigdy nie jest na służbie Ewangelii.